Cześć! W internecie znajdziecie wielu ekspertów, którzy powiedzą Wam, co jeść, a czego nie. W mojej kuchni problem leżał gdzie indziej. Nieważne, czy zdrowe, czy niezdrowe, i tak połowa z tego lądowała w śmietniku. To był mój największy problem. Jeżeli chcesz poznać sprawdzone rozwiązania, jak zarządzać swoją kuchnią, daj znać w komentarzu, polub ten filmik, daj łapkę w górę, a nagram więcej na ten temat.